zaułkami prosto w tamtym kierunku, mniej więcej orientując się, gdzie się znajdowało. Jeżeli nawet nie wiesz, to jesteś w stanie bez problemu wskoczyć na dachy budynków i spojrzeć, by potwierdzić, czy idziecie w dobrym kierunku. I tak też docieracie do placów. Jest on dość sporych rozmiarów, tutaj budynki są zniszczone, tak jak reszty, zapadnięte dachy. Widać, że wciąż jest to stare miejsce, które może niegdyś prosperowało, ale w tej chwili to już jest naprawdę tragedia. Na środku rzeczywiście znajduje się sporych rozmiarów powietrzny statek. I tak jak mówiłeś, czterech strażników, to w tej chwili czwórki nie ma. Jest jeden na dole, który trzyma włócznie, drugi z latarną u góry, wciąż deszcz pada. Nie ma zapewne dlatego, że są to tylko i wyłącznie strażnicy pilnujący samego statku, reszta pewnie gdzieś chodzi po zaułkach, by pilnować i sprawdzać, czy uciekinierzy nie pojawili się gdzieś. Dlatego poprosiłbym was o test na skradanie wszystkich. Powiedzcie mi tylko, czy macie 20. Ja się nie skradam. 24. W sensie wyrzuciliście na koszcie 20. Bo wyrzuciłem naturalną 20. Ja się nie skradam, ja idę. Słuchajcie, ze Stradivem, więc w sumie nie mamy jak się skradać. Przyjmijmy założenie, że dotarcie tam troszkę wam zajęło. Na tyle, żebyście usłyszeli w tym momencie krzyk znajomy. Półorka stoi przytrzymywany przez swoich dwóch kolegów. Strażnicy stoją razem za nim. On cały jest pobity. Jest umalowany. Jakby ktoś puder mu na twarz dał. Widać ślinkę na jego pysku orczy. Ma również sukienkę narzuconą na siebie, która wygląda nienaturalnie. A on tylko wskazuje palce. Właściwie widzicie, że rusza ustami, pewnie normalnie by wyda się, ale w tym momencie jest za słaby, żeby to zrobić. I jego ludzie zaczynają biec w waszym kierunku. Z tyłu trzech właśnie zakłada na cięciwe kurz bełty i będzie strzelał w waszym kierunku. To jest zasłonięty Stradivem. Biegnę z nim w kierunku balonu. Ja jestem pod wielkim wrażeniem jego bezczelności i strzelam w niego ognistym pociskiem. Jakby ignorując wszystkich tych strażników, tych kuszników, całe ten jakby czuję się na tyle urażony, że to przeżył, że strzelam w niego jeszcze ognistym pociskiem. No. Do widzenia i puszczam się biegiem też dalej. Jasne. Słuchajcie, inicjatywa. Może bym się nie zdziwiła. Oni 20. 13. 23. Jesteś pierwszy. Zrobię opcję z pociskiem. To są dwie akcje, więc jeszcze będę miał jedną na puszczenie się w biegu. Jasne. I to nie jest trafienie, to jest 10. Przeleciał między nimi. Jeszcze chyba... Nie, wiesz, to jest dla mnie ważne. Wydaję dwa hero points, żeby to przerzucić. To jest sprawa honoru. 21. Trzy. Priorytety. Opłacał. To widzicie, jak nagle tak kula uderzyła w jego twarz. Jego peruka, którą miał na głowie też założoną, jakąś zapłonęła. I to wystarczyło, żeby znowu padł na ziemię, puszczony przez swoich kompanów. Ale w tym momencie trzech kuszników. Cóż, Wezi, ty zostałeś najbardziej z tyłu. Pierwszy strzela, belt leci, 16. Trafił. Za 7. Jerzyk leci z nami. Jerzyk leci z nami. Drugi, belt. Przeleciał obok dosłownie ciebie. A trzeci. Także przelatuje z boku. Jeden się tylko wbił, ale odpowiem tak. Biegnie na ciebie jeszcze około 10 mężczyzn, się przepychają. Na szczęście jeszcze do ciebie nie docierają. Kto następny? 10. 13. 9. To ja sprint w kierunku balonu. To kiedy biegniesz do tego balonu, dostrzegasz tych dwóch stojących na statku i ten, który jest włócznią, wystawia ją przed siebie. Drugi natomiast odkłada lampę, sięga z dołu po kuszę, którą opiera o balustrad. Widzisz, że ta kusza jest naturalnie wielka.
jest mniej więcej tej szerokości. Jest naciągnięty jakiś olbrzymi bełt i celuje w twoim kierunku. Dobra, to ja mechanicznie wydam dwie akcje na to, żeby biec w ich kierunku, a ostatnio, żeby odsłonić się i postawić Stradiva. Znaczy, okręcić się i postawić Stradiva. Jasne, to wykonujesz taki ruch, a jako, że się pierwszy wyłaniasz, to oni reagują na cechę wyższą od ciebie. Przez duże cechy. Nieskomienie, come on. I strzelają. W tym momencie mają utrudnienie, ponieważ jest to plus 4, jesteś zasłonięty przez Stradiva, twoja klasa pancerza wzrasta, ale jeżeli trafią w tą różnicę klas pancerza, to znaczy, że trafiają Stradiva. Więc się przekonamy zaraz. 18 plus 2, 20. To ja mam plus 4, tak? Tak. 20. Czyli trafiają. Ciebie. I jak powiedziałem, jest to duża kusza. Za 8. Czyż jak wbił się obok twojej nogi, przeszył twoje udo i bełt wbija się z takim potężnym głuchotem, mlaśnięciem za jednym razem, błoto oblewa ciebie peska, ty przeskakujesz na bok, ale teraz jest ty. Okej, ja chcę tak samo jak Garg lecieć w stronę statku, natomiast celuję z prostej i chcę strzelić w gościa, który de facto jest najbliżej mnie na drodze, nie stoi. Tak? Czy to jest ten, co strzela? Nie, czy to ten jest zwłoszczy. No to ja chcę w niego. Jasne. 20. Trafiasz. Doskonale. Jest to w tym momencie, jako że jest pierwsza tura, jest to atak ukradkowy dla ciebie, czyli to rzucasz kaszustkę do obrażeń. 4. No, spędzajmy się. To tak, uderzyłaś go plus jedno ramię. Plus zręczność. Tak, tak. Czekaj, czyli 4 plus... Tak, plus 4, o, tak. To dostał, widzisz, że się zgiął, ale masz jeszcze jedną akcję, bo biegłaś, zatrzymałaś się, strzeliłaś, masz strzelić drugi raz. Tak, dobrze, to strzelimy jeszcze tak jak drugi raz. Tego samego. Jasne. Czyli naciągnęłaś? Jakieś... Puściłaś? Ujemny modyfikator, jak jest tam, tak? Tak, minus 5. No, jeden na kości, dzień dobry. Jeden. Słuchaj, jest, ponieważ przed tobą w tym momencie znajduje się Garg, jest 50% szans, że jego trafisz, to jest 10 lub więcej leci w niego. W niego. Rzuć obrażenie. Dobra. Czy również z kaszustką? Tak, oczywiście, że z kaszustką. Dlaczego wtedy nie mogło? O nie, teraz jest tak, 6. 6 plus 10. To nagle poczułeś takie potężne uderzenie w tył swojej głowy. Odwracasz się? Przepraszam. Czy ty właśnie... Mam 0. Aha! To zauważ, jak Garg padł na ziemię. Zabiłaś Garg. Nie, no jeszcze żyje, ale... Tak, tak, żyje, żyje. Ale tak to wyglądało. Gryzak atakuje ją. Podwinęła ci się łapa. Ja jakby widząc... To jest pisk z mojej strony. Widząc to wszystko, wychodzę z założenia, że jeżeli za moment nie wsiądziemy na ten statek, tak, to będziemy... No tak, tam biegną, oni się przelewają. Dobrze. Jedyne dobre z tego wszystkiego jest to, że widzisz, że Vendetta dokonał wyraźnie Svezi, dobijając. Znaczy, nie ukrywam, że to wywołało jakiś tam uśmiech na mojej twarzy, tak? Natomiast po prostu, wiesz, w biegu wyciągając miecz, po prostu... Jasne. Wiesz, z rozbiegu, z wyskoku. Do prostu... tego z włócznią, tak? Tak, bo, no sorry, ale... Jasne, on wyciąga broń i... Podstawowa nauka... I jako, że jest przed tobą, ponieważ jest mi 18, on wykorzystał swoją akcję, żeby czekać na ciebie, ma możliwość zaatakowania, kiedy wchodzisz w jego stasisza. No dobrze, no to nie atakuje. 15. I za mało. Próbował raz, ale drugi raz... 17. Jeszcze drugi raz może wykonać na tym końcu swoją. I na pewno nie. Drugi jest na 0 łącznie. Jest 2 minus, przepraszam, nie, więcej. 2 minus 5, to jest minus 3, ma plus 2, czyli jest na minus 1. Czyli to jest ta porażka. Wbija to, właśnie, wbił włócznie dosłownie przed tobą w ziemię i się tak nachylił, że całkowicie odkrył swoje ciało. W tym momencie masz absolutnie
modyfikator dodatkowy do swojego ataku, właściwie on ma ujemny, czyli jego klasa pancerza spada do zaledwie, to będzie 13. O, czyli tyle, ile ja normalnie. Weszło. Tak samo. Weszło, mam 12 na kości, plus 5, a więc 17. Wchodzi atak, bez problemu. Super, to ja go atakuję. To ja go cenę. Dokładnie. Żenada. No ale 5 zadałaś. No tak, 5 zadałam. To pięć przeciąłaś zadałam po plecach raz, ale masz jeszcze drugi atak. Skąd ty bierzesz 5? Plus zręczność. Plus zręczność. A, rację. Słusznie, szczerze, spojrzałam na się. Drugi atak, mój drogi, to teraz moja krytyczna porażka. My się zabijemy! To jest jedynka. Jesteśmy żałości. Więc nie wiem, no znowu się mogłam. W sumie jest to całkiem realne, że skoro on wraził włócznie w błoto, które jest przed nim, tak? To ja mogłam po prostu zrobić takiego, wiesz, pięknego. No, tak, zakliłaś i tak pojechałaś, tak, pojechałaś po błocie. Leżysz pod nim, ten drugi właśnie z kuszą widzi, że nakłada kolejny pęk. Nie no, fajnie, fajnie, ale on nakłada, będzie strzelał teraz do swojego kumpla, tak na dobrą sprawę, skoro ja właśnie leżę przed nim, tak? Mniej więcej. To mam jeszcze jeden atak. No nie, wykonałaś dwa ataki, a dobiegnięcie. A, dobiegnięcie. No, a to będzie śmieszne. Ty. Tak, ty. Gdzie padł gar? To jest, wiesz co, to jest ten moment, kiedy widzisz cały tłum, który biegnie na ciebie, odwracasz się, gdzie padł gar? Znaczy właściwie, co się dzieje, pierwsza myśl. Tak, to chcę się zorientować, co się dzieje. Tak, odwracasz się i to jest ten moment, kiedy widzisz właśnie gar. Padającego na ziemię, obok niego stoi przepiękny posąg właśnie ze skrzypcami. Mhm. Parę kroków za nim pestka i widzisz... I obok niego ciągnie, tak, właściwie to widzisz jego leżącego i tak ciągnie go gryza. Nie, chciał, tak? Żeby gryzać, że tak było parę się. A, to gryzak wbiega na górę, to słuchaj, to masz jeden atak. Dzięki. Bez problemu. Jeszcze zanim to się dzieje. Okej. Okay. O, panie. A się wkurzył. No wściekły gryzak jest wściekły, no. Słuchaj, 13 plus 6, 9. To gryzak, powtórz atak. Nie, ale nie musi powtarzać, bo to jest mniej więcej tak, że gryzak zobaczył, jak padł jego pan, spojrzał w tamtym kierunku i to był ten moment, kiedy te takie śliczne, szerokie oczka świecące w ciemności nagle zwężyły się. Nagle na jego plecach można dostrzec, jak są takie gładkie, ładne plecki. Nagle tak jeden kolor, drugi, trzeci, czwarty, tak najeżdżą cały. Zmienił kolor i wystrzelił niczym czerwony pocisk w tamtym kierunku. Widzisz, jak pla, biegnie ten ogon merda, nagle wyskakuje. Widzisz tego człowieka, który nałożył tu ten bełt, podnosi głowę do góry. Tylko widać, jak wskakuje do środka gryza. I słuchaj, tylko jęki, krzyki. Chwilę później jakaś ręka wylatuje, noga. I gryzak staje na trapie i tak merda tylko gąbkiem i trzyma właśnie coś w swoim pyszczku, co ocieka szkarłatem, potem zjada i jest cały zadowolony. Tak też. To. A, jeszcze masz ginger. Tak, jeszcze mam ginger. Przepraszam. I ginger wobec tego po prostu też rzuci się na tego kolesia z włócznią. Mhm. Proszę. To nie będzie zbyt odkrywcze. Ale to bardzo dobrze, że się odwraca. Odwróciłeś teraz presję, bo ty widzisz wszystko. To zabójcze błoto! Jeden! Ja po prostu chyba na nią upadłam. Chcesz wiesz? Dobrą kostkę. To ona znalazła się pod tobą, kiedy tak się przewracałaś. Mój ręce. Albo kość zmieni. Nadepnęłaś na jogo. I tak, wiesz co, bo to gorzej jest w całej tej sytuacji, jeszcze bardziej, prawda? No. Tak, jest ten statek, on się leciutko unosi nad ziemią. Jest przyczepiony na linach i na kotwicach. To tak zjeżdżacie pod sam ten statek. Leżycie we dwie, tak się szamocząc, i to jest ten moment, kiedy statek się unosi i wskakuje właśnie gryzak w tym momencie na statek. Ten milimetr ciężaru wystarczył, żeby on pomału zaczął się opuszczać. Next. Więc tak widzisz zbliżający się w tym momencie, jak się nie clean, nie clean, tylko to kill, zbliża się w twoim kierunku. To widzisz. Czyli tak, gark jest pod statkiem, w sensie nie na statku. Nie, Gark jest przy statule. Przed statkiem, tak, to jest słowo, którego mi brakowało. Czyli za mną jest tłum strażników i powinien wziąć i Garka, i Stradiva. I pestkę, i wyciągnąć nas. Ale możesz być dumny z gryzaka. Tak, no słuchajcie, to była miła kampania. Cieszę się, że mogłem z wami ją rozegrać. To było szybkie. A jednak.
Stradik, gdzie jesteś? No gdzie jesteś, Stradik? No dobra, ja biegnę w stronę statku i zrobię co mogę generalnie. Chwytam Garka za frak jedną ręką, Stradiva staram się chwycić za rękę drugą i biec ciągnąc ich po prostu za sobą. Słuchaj, test na atletykę. To jest dość trudne, bo tak, samego Garka miałbyś na poziomie 12. Masz do tego Stradiva, który jest ciężki, jego poziom wynosił 14, to łącznie będzie w takim razie poziom trudności 16. 20. Złapałeś się, zaparłeś, wbiły się twoje nogi głęboko w błoto. To mi przypomina moje sesje treningowe z mistrzem dawno, dawno temu, kiedy kazał mi ciągnąć właśnie dwa kamienie pod górę, żeby wyrobić dyscyplinę, podczas gdy sam siedział na dole w cieniu i patrzył. Tak, i pomału przemieszczasz się, słyszysz te krzyki wylewających się strażników za tobą. Słuchaj, w załuku mieści się trzech strażników obok siebie, więc trzech strażników wybiega. Trzech strażników, tych, którzy mieli kuszę, oni byli na przodzie, oni idą na boki, oni się rozsuwają na boki i będą strzelali w twoim kierunku. I jeden jeszcze wybiegnie, zdąży, żeby zaatakować cię raz mieczem. Więc tak, cztery ataki. Pierwszy strzał przelatuje obok twojej głowy, widzisz, jak wbija się w burtę statku. Drugi strzał... Zabił się. Strzała! Jedynka. Kusza... Trafił tego trzeciego. Nie. Złapał kuszę w ten sposób, że za wysoko wziął palce. Prawdopodobnie doświadczony strażnik. Więc pożegnał się z byciem kusznikiem. Trzeci. 14. To trafia. Bełt kolejny wbija się w twoje plecy za 3. Okej. I jeden strażnik podbiega znąc mieczem prosto na ciebie. Ale chyba nauki mistrza były dobre, bo nie wiedzieć czemu włączył ci się jakby szósty zmysł. Odchyliłeś się w ostatniej chwili, kiedy miecz dosłownie przeleciał obok ciebie, a może to był Garg, który otworzył oczy, przez chwilę się odezwał do ciebie. Trudno ci powiedzieć w całym tym zgiełku, ale ruszasz dalej do przodu, próbując się przedostać. Okej, w inicjatywie... Błagam, czy ja będę przed statkiem. Tak, spokojnie. Nie będziesz. Dobrze. Kto jest następny? Nie, ja jestem wcześniej, tak. To widzisz, że ten włócznik właśnie wyciąga swoją broń z błota, a złamała mu się, więc sięga po sztylet i odwraca się w kierunku Kory. No dobra, to jak w takim razie chcę... Nie, strzelam jego z procy, no. Mhm, jasne. Tak. Tyłem do ciebie. 17. Wow. Wbija się. No i teraz... 11. On wcześniej dostał... Za 8 ode mnie. Tak. I ode mnie dostał. Tak. I od ciebie jeszcze. Ode mnie dostał... Za 5. Tak, to przebija to. To widzisz, jak on zatarł. On idzie tak powoli w kierunku Kori. Za 6. Tak. Ty widzisz, jak on się nachyla, przytrzymując ciebie, sztylet unosi się nad twoją szyją, opuszcza go w dół i chwilę później słyszysz takie PUM! Zamarł, przewrócił się na bok i tylko i wyłącznie kątem oka widzisz właśnie peskę, która stoi z procą i patrzy w twoim kierunku. A teraz odpowiem ci tak. Wykonaj test na akrobatykę. Poziom testu, ze względu na to, że tak, to drugi raz strzelam. Przede wszystkim jest błoto, jest deszcz, miałaś krytyczną porażkę, poziom 14. Wykonaj test również dla Ginger. To już gorzej. O nie. Jeden. Puśćcie mnie dzisiaj. Przerzuć. Masz dwa hero pointy po poprzedniej sesji. Tak.
Czop. Ja swoje wykorzystałem w najlepszy możliwy sposób. Wiem. Dobrze, to spróbujmy. Dyn, 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 dyn. 9. Podoba mi się to, jak stanęło przez chwilę na krawędzi między 8 i 20. Mm-hmm. 9. Stanęło, ale padło 9. Dobrze. No, ty wiesz, lepiej się? Niż jeden. Przewróciłaś się? I że Ginger również próbowała się wydostać sama, ale nie jest w stanie. No. Ale spokojnie, poświęciłaś właśnie jedną akcję, żeby się wydostać. Możesz, tak. Jeszcze masz dwie akcje, żeby pomóc Ginger. Żeby jej pomóc. Przepraszam, nie próbuję znaleźć gdzieś. Żeby jej pomóc. Moje hero pointy. Tak rzadko z nich korzystam. A, już. Ale pestka jeszcze masz też w tym czasie czy ja jestem dwie w stanie, akcje. Tak, i czy ja jestem w stanie Ginger pomóc? No to jest tak. Jedną akcję poświęcisz, żeby dobiec. Mhm. Na drugiej akcji możesz spróbować pomóc. Dobrze. Ale to dobiegasz w tym momencie. Tak, ja na pewno chciałam zrobić tak, żeby chciałam do nich dobiec i pomóc albo Corey, albo Ginger, tak? To za pierwszym razem mi się, wiesz, no. Przestawiona jest giętka i teraz to... Żeby was poinformować jeszcze o jednym aspekcie mechanicznym, żebyście wiedzieli o tym, że w momencie, kiedy deklarujemy, że komuś pomagamy, możemy dodać modyfikator dodatkowy do testu danej osoby. Jest. Jeżeli test się nie powiedzie, obie postacie przyjmują konsekwencje danej czynności. Mm-hmm. Ale tobie się udaje. Tak. To jest dosłownie milimetry, tak jak nie, bo wiesz, za pierwszym razem mi się po prostu wyślizgnęła. Tak, nie? Bo ona cała w błocie była, ciężko i po prostu było... mocniej chwyciłam i wyszarpnęłam. Wyszarpnęła się, tak, dokładnie. Wyrywasz? Ty również pomagasz z tym wszystkim. Tak, ja chcę wyciągnąć razem z Corey. Nie trzymasz po prostu, żeby tak, wiesz. No, tak. Wchodzicie po trapie, ty ciągniesz za sobą Garka oraz Stradiva. Strażników jest coraz więcej. Część z nich także ma kusze, zaczynają strzelać, one się wbijają w burtę statku. Ty wciągasz to na górę, ich na górę, kładziesz ich. Ty czujesz po chwili, jak gryzak zaczyna cię lizać po twarzy, przytula się do ciebie, jest cały zadowolony, zostawia tobie na dodatkową rączkę, która będzie pomocną dłonią w przyszłości. Natomiast... Kurczę łapka. Tak, nie ludzka. No. U nas to nie tak działa. Ściągacie trap i dostrzegacie oprócz tego jeszcze wszystkiego wśród strażników pojawiającą się postać, która jest otoczona energią, mocą. Jest to czarownica, która jest w tej chwili pokryta cała jakby wręcz zbroją wykonaną ze złota, a wy dostrzegacie, że jest to zapewne zastygły żar, który był żarem napędzającym pewnego golema. Czy oni mogą po prostu ginąć wtedy, kiedy ich zabijamy? Jesteś zdziwiona, że ona to przeżyła, ale wygląda nienaturalnie. Podnosi rękę, coś próbuje powiedzieć. Może rzucić czar, ale wy jesteście teraz na pokładzie. Dobrze, jak chcecie uruchomić ten statek? Na inteligencję. Ona się tym zajmie. Tak, dokładnie. A ja szukam tej kuszy. To kusza jest, podnosi się. A ja dłużej, jakby nie? Zrobię to, co zwykle robiłem w takich momentach po takim ciężkim treningu, czyli padnę na twarz, żeby nie paść na plecy, gdzie mam wbite bełty i będę starał się wyłapać oddech. Jasne. To słuchaj, to ty wykonaj test w takim razie. Wiesz co? Ja myślę, że to będzie... Hej, wciągnęły ich obydwu. Nie, no tak. Czekaj, bo tak, ten statek jest przywiązany linami. Tak. To liny trzeba odcinać. Tak. To odcinasz. Ja to robię, najpierw robię. Słuchaj, to jest pierwszą rzecz, którą robisz. Odcinasz liny i odpowiem tak, jeżeli ty tylko to wykonujesz, to będą mieli jedną turę przeciwnicy. No nie, pomagam. To w takiej sytuacji jasne. Pomagam i po prostu jak zaczniemy się już unosić, to wtedy, w tym momencie wezmę kuszę i dobrze. Poślę im... Tak. To odcinacie te liny, pomału statek się podnosi, ty również odzyskujesz przytomność, już podnosisz się pomału, statek unosi się coraz wyżej i słyszycie z dołu, jak czarownica wypowiada inkantację, rzuca czar, który leci w waszym kierunku i zaraz zobaczymy, co się stanie, bo okej, zauważyliście, że pocisk gdzieś przeleciał z boku, rozbija się i widać jakby ogień taki błękitno-zielony, który gdzieś się rozszedł nad waszymi głowami. 19. A ty wychylasz się z kuszą, naciskasz spust i bełt leci prosto w jej kierunku. Nie 19, tylko 23. Znaczy 19 na kości, daj mi się pocieszyć Słuchajcie, widać tylko i wyłącznie tą stal z przodu bełtu, w którym odbijał się refleksy właśnie zieleni, błękitu od czaru u góry. W sumie patrzymy z perspektywy tego bełtu, zbliżamy się w kierunku czarownicy
I chwilę później słychać łupnięcie, a statek z wami unosi się i odlatuje w dal. A wy opuszczacie Ordonię.